Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, ostatnio dotarliśmy do Galdern. Wydaje mi się, że jest tutaj całkiem przyjemnie. A ja mam wrażenie, że mam troszeczkę, można powiedzieć, nierozgrzany głos, bo w sumie niedawno wstałam. Myślę, że jakieś z półtorej godziny temu może. I tak troszeczkę jeszcze nie potrafię gadać tak jak trzeba. Mam takie przynajmniej dziwne wrażenie. Mamy poranek i teraz chciałabym się tutaj nie pogubić. Oj, chciałabym. Dlatego myślę, że zaczniemy od pójścia sobie tędy. Bo tutaj będzie parę drobnych zadanek. Jest też tutaj między innymi właśnie arena. Ale jest też asasyn kolejny. Witaj w mym skromnym przybytku, synu dobrego gustu. Interesują cię towary z odległej pustyni, a może rzadkie artefakty? Czegokolwiek ci potrzeba, tutaj to znajdziesz. Sprzedajesz artefakty? Cóż za interesujące pytanie, synu zdziwienia. Nie wiesz, gdzie jesteś? To Gelder. Miejsce spotkań wszystkich poszukiwaczy artefaktów tej krainy. Nigdzie w Myrtanie nie przebywa ich więcej niż tutaj. Geldern artefakty można zdobyć nawet na arenie. A to ciekawe. Skąd bierzesz swoje artefakty? Pozwól, że zadam ci pytanie. Jaki byłby ze mnie kupiec, gdybym na prawo i lewo opowiadał o swych dostawcach? Lepiej zajmij się swoimi sprawami, synu wścibstwa. Widzę, że masz jakiś problem ze swoją Pokaż szyją. Pokaż mi swoje towary. Mam wszystko, czego ci trzeba, synu targowania. Okej, masz kilof. To akurat sobie wezmę od ciebie. I przy okazji ci opchnę zbędne mi rzeczy. Czy to jest już ta kusza, którą mogę oddać? Wydaje mi się, że tak, ale zanim ją sprzedam, to sprawdzimy. Tak jest, możemy ją sprzedać. Dobra. I chyba to na razie będzie wszystko. Oto mamy nowe zadanie. Ty chyba gdzieś tutaj paczuszkę z bronią miałeś? Miałeś, nie śniło mi się. Dobra, bo ci ludzie się tak na mnie patrzą, jakbym zbrodnię życia popełniła. I teraz tak, no jest arenka, fajnie, super. No to mamy problem. Najemnik. Mory nie mają honoru, tak to już jest. Wiecie co, zrobimy najpierw kwestię tego zadania. Zanim pójdę na arenę. Bo to nie będzie trudne, a troszeczkę pozwiedzamy. Znaczy nie będzie trudne, może pomijając ogry, które spotkamy po drodze, z którymi trzeba będzie się rozprawić, ale tak to raczej będzie to w miarę przyjemna wędrówka. Tak przynajmniej mi się wydaje. No właśnie, są ogry. O nie, jak to? Tak nie można dwa na raz. Dobra, ściągniemy ich pod bramę, bo sobie nie poradzę chyba z dwoma. Proszę o pomoc, panowie. Dobra, pierwsza F-piona zrobiona będzie za chwilę. I zacznę może od ciebie. No, proszę cię. Dobra. Dobra, tak będzie też dobrze. Jeszcze więcej tych kwestii. Dobra robota. Niebawem będziecie na wymarciu. Dobra, udało się. Było to trochę intensywne. Gdzie ty masz tą swoją broń? O, tu jest. Dobra, siódema. I lecimy dalej. Wydaje mi się, czy te kamienie nie powinny tak wyglądać i to wygląda co najmniej dziwnie.
Możliwe. Dobra, tam został ostatni. Aż się troszeczkę dziwię, że nie ma zlecenia na tych tutaj panów tego lasu. Dobra, myślałam, że mnie zatruje, że zdąży. Dobra, tu jest jakiś wąż, coś. Raczej bym powiedziała, że jest bezpiecznie. Oczywiście nie licząc tego ogra w oddali. Ale to już raczej kwestia czasu, żeby go pokonać. No i tutaj nie chodziłam po tej okolicy, bo właśnie mówiłam, że będziemy tutaj chodzić później trochę. I tu już mamy druidów. Dobra, czyli tutaj niczego ciekawego już raczej nie znajdziemy. Przed nami w takim razie ogr jeden na pewno. Dobra, tu widzę jakieś kolejne roślinki. To fajnie. Tu jest kopalnia, ale to za chwilę. Tam jest ten ogr. Ja bym do niego może z kuszy postrzelała. Tylko, że chciałam jeszcze zajrzeć tutaj, czy czegoś nie ma. Jest kuferek. W kuferku parę pierdółek. Jestem ciekawa, czy te ogry coś pilnują. Kurde, jak na złość się musiał ruszyć. Nie wiem, czy trafiłam w głowę, nie wydaje mi się. Dobra, w sumie mogłam jeszcze do niego postrzelać. Dobra. Myślałam, że zdążę. Ejdź. Kurde, no... Zastanawiam się, jaka jest taktyka na ogry, taka... Naprawdę dobra. Może ktoś z was zna, bo ja niekoniecznie. Najczęściej to właśnie skuszy, tylko że ty masz teraz full HP, nie? Ała, no kurwa, no. Ale mam umieranko za chwilę. Jestem bardzo ciekawa, jakim cudem on mnie dosięgnął, a ja jego nie. Wydaje mi się, że balans to poprawia, że ci przeciwnicy mają nagle full HP, bo tak nie było wcześniej. Ja sobie go pokonam z kuszy. Tak będzie dużo szybciej. Przynajmniej mu zjedziemy tak z pół HP. Zdążę? Dobra, zdążyłam. Teraz tylko nie zginąć. Mówiłam coś o nieginięciu, po czym prawie zginęłam. Nieważne. Kurde, tam musi wleść na tą górę, bo tam bym coś schowała osobiście. Coś bym tu dała. W teorii puste połacie, w praktyce... Może coś tu być.
Ono jest, na przykład krwiopijca. O, Holender, i to nie jedna. A coś poza tym? O, proszę bardzo. Kurde, naprawdę nie przestanie mnie zadziwiać. Gothic 3 chyba nigdy. Ja rzadko kiedy chodzę po górach. Chyba, że wiem, że naprawdę coś konkretnego mogę znaleźć. A to jest naprawdę bardzo rzadko. No tam, no to wiem, że mamy ruiny i tam wypadałoby iść. Ale na pewno nie teraz. Dobra, no. Tepniemy się do Geldern, żeby tutaj nie spać gdzieś przy okazji. I pójdziemy jeszcze raz pod tą kopalnię. Tylko, że mnie chyba tepnie... O, dobra, na szczęście po tej stronie. Czyli mi się dobrze wydawało. No, troszeczkę pozwiedzaliśmy. Nie atakowałam tych krwiopic, bo kurczę, ciężko jest taką grupę pokonać bez umiejętności tak jakby tego, żeby się nie zatruć od niego. Czy tam od niej, od tej krwiopijcy. Więc na razie to jest kwestia taką, którą zostawię w spokoju. Otwieranie zamków. Szkoda, że mi się nie przyda. Dobra, zjemy jakiś kawałek mięsa i możemy iść dalej. Kurczę, fajnie wiecie, że tam była taka grupka krwiopijc. Naprawdę, można sobie nieźle ogarnąć wszystko. O, proszę bardzo, szczawik królewski, kuferek. Nie możemy wejść. Czy ja mam jakieś światełko? Mam światełko. To wykorzystamy, bo tam będzie troszeczkę ciemno, jak wejdziemy. Z tego, co mi się kojarzy. A co jak co, ale wolę chodzić ze światłem niż z pochodnią. Dlatego w teorii mogłabym pochodnie posprzedawać i kupić jakieś zwoje światła. Tylko, że tutaj jest problem ze zwojami taki, że raczej zwojów ciężko tu kupić. Mamy nowego przeciwnika, a przynajmniej w innej trochę wersji, czyli kamiennego golema. Dobra, ciebie lepiej chyba wziąć na krótkie. Walczyliśmy już z lodowym, jak byliśmy w Nordmarze przez chwilę. O, proszę bardzo, żyła rudy. Resztę to też myślę, że poza odcinkiem sobie wykopiemy. Dla mnie ta ruda jest najważniejsza. Jeżeli mam być szczera. Ile ja mam w ogóle tej magicznej rudy? 54? Dobrze widzę? Czy 34? Chyba 34. No 54 to naprawdę bym musiała mieć jakieś szczęście chyba, żeby mieć. A ten amulecik, co mi daje? Chyba ochronę przed pociskami, bo nie kojarzę, żebym go miała. A ile mamy samorodków złota? Kurde, nie widać, czy 57 czy 37. Dobra. Jak będziemy potrzebować, to będziemy kopać w innej kopalni. Albo tu przyjdę z powrotem. Amnezja. Kurde, snu bym potrzebowała, to byśmy znaleźli, a raczej zdobyli tą skrzynię, która jest tam u Kabira w Trellis. Tą ciężką. To by się przydało. O, kogo my tu mamy? Zanim zbiorę, to sobie opróżnimy tą kopalnię. Wytryk znalazłam. Może być. Dobra. Zanim jeszcze z nim zagadam, to sobie zbierzemy resztki tych grzybów. I chyba już teraz możemy
pogadać. Czego tu szukasz? Za czym tak kopiesz? Cholera! Musi tu gdzieś być. Czego szukasz? Artefaktów, szaleńcze! Czegoż innego! Odczep się! Jesteś asasynem, prawda? I co z tego? To coś niezwykłego? Uważaj, jeśli choć włos spadnie mi z głowy, o wszystkim opowiem bratu. Ta? Twój brat to Mirzo? Widzę, że miałeś już przyjemność go spotkać. No to wiesz, co się stanie, jeśli będziesz mi przeszkadzać w pracy. Muszę pracować. Kompletnie nic się nie stanie. Dobra, wracamy może. Nie chcę mi się biegać tam, więc się tepniemy. Szczególnie, że tu już załatwiliśmy wszystko, tylko tych złóż nie wykopywałam, bo nie potrzebuję na razie. Dobra, to chodźmy oddać questa. Kazałeś własnemu bratu Mazinowi wykopywać artefakty w opuszczonej kopalni. Jak się o tym dowiedziałeś, Nameliara? Biedak urabia sobie tam ręce po łokcie, żebyś ty mógł tutaj zarabiać. Cii, nie tak głośno. Przecież nie każdy musi o tym wiedzieć. Sowicie cię wynagrodzę, jeśli zachowasz te informacje dla siebie. Weź to, przyjacielu. Rokowie nie mogą się dowiedzieć, że opuszczona kopalnia na północy wznowiła wydobyć. W przeciwnym razie znowu rozpoczną jej okupację. Byłbym zrujnowany. No i bardzo dobrze. Pokaż mi. Dobra, ty nie masz nic ciekawego. No to tutaj sprawę też mamy ogarniętą. Kolejna rzecz. To myślę, że moglibyśmy faktycznie zrobić arenę. Albo... Jasne, czemu nie? Mam jeszcze też inny plan. Tutaj możemy wejść. Ja bardzo chętnie tutaj wejdę, żeby zdobyć ognisty puchar. Który niestety troszeczkę nie pamiętam, gdzie jest. Na pewno nie tutaj, ale warto też to sprawdzić. Znaczy dobra, oczywiście pamiętam, gdzie jest. Po prostu musimy zejść do ciemnego korytarza, który jest w okolicy. I który jest chyba tutaj gdzieś na dole. O, właśnie tu. Tutaj akurat już wyciągnę pochodnie, bo światła się nam nie opłaca na tak krótkie wejście do środka. Ale ognisty pucharek, no na pewno potrzebny. Łopata. Tego mieczyka ci nie wezmę, niestety. No i dobra, to w sumie już wszystko. Już nam pochodnia zbędna. Tutaj jeszcze wrócimy do tej kopalni. Tylko, że troszeczkę później, jak będziemy chcieli wykonywać tutaj zadanie. Ale to jeszcze trochę. Zresztą ja też wolałabym się tam akurat przejść sama, żeby tutaj nie zapeszać. I w sumie Geldern jest też takim jednym z miejsc, gdzie faktycznie więcej spędzamy czasu. Podobnie jest w sumie ze Silden. Metalowy. Agenak. Dobra, może byśmy zaczęli w sumie arenę robić, jak już tutaj jestem. Co nam szkodzi? Wyglądasz na silną, Mora. Co powiesz na małą walkę na mojej arenie? Chcę walczyć na arenie. Świetnie, więc wejdź na nią. Twoim przeciwnikiem będzie Dimitar. Dobra, dzięki. Tutaj chyba można tabliczki wygrywać z prastarą wiedzą. Ciebie to nie obchodzi. No i tak jak obiecałam wam, będziemy przy arenie zmieniać sobie poziom trudności. Na trudny? Nie wiem, spróbujemy na trudnym. Zawsze to powtarzasz. Chodź tu! Jeśli on będzie tak cały czas... Porak! Ojej. Lub dalej! Trudno będzie.
Dobra, trudny jest za trudny. Jak na razie, przynajmniej dla mnie. Także się wczytamy. Ale średni będzie dobry na SI. Jeszcze aż takim koksem nie jestem, żeby tutaj trudny poziom sobie dawać. Chodź tu! Dobra. Nie no, widzę, że różnica między trudnym a średnim jest taka, moim zdaniem, jak na razie za duża trochę. Właśnie mi się przypomniało, że tutaj można niezłe pieniądze zarobić, bo te tarcze czaszki swoje są warte. I też w ogóle przypomniało mi się, że mogę mieczy półtora ręcznych właśnie narobić i posprzedawać. Cholera, ale mnie boli łeb. Jesteś silnym i dumnym wojownikiem, nieznajomy. A czemu ty walczysz na arenie? Wielu ludzi walczy, żeby zyskać szacunek orków. Faktem jest, że dzięki temu lepiej im się żyje, jeśli wiesz, o czym mówię. Mhm. Dobra. Doskonale wiesz, skąd biorę. To chodźmy dalej. Problemy. O, proszę bardzo, paczka z bronią. Zabieram. Dobra walka, Mora. Chcę dobrego wojownika. Dobrze. Gębak zmierzy się z tobą na arenie. Dalej, walcz. Dobra, nowy przeciwnik, niech będzie. Chyba Kulak jest mistrzem, tak mi się coś kojarzy. Jeszcze na szybko sobie podjem, żeby nie było. Z orkiem nie powinno być problemów. Teraz możesz pokazać, co jest. Tylko może jakbym się tak nie... Do ściany. Uwaga, szykuje się, uwaga. Dobra. Okej. Super, poczekam aż wstanie. No, Geldern jest naprawdę pełna takich aktywności bardzo pobocznych. Właśnie dużo jest tych artefaktów, dużo takich zadań. No, takich innych. Jakby to było takie łatwe. Miałam się pytać, czy jest gdzieś kowadło, ale widziałam gdzieś tutaj kuźnię. Moja głowa. Mimo wszystko tak nie może być. Nie mam zamiaru walczyć o kupę słomu. To poniżające. Co rozumiesz przez słom? Na tej arenie walczy się tylko o artefakty, Mora. Nic wartego uwagi. Same stare graty z niepamiętnych czasów. A gdzie w tym wszystkim honor? Więc czemu nie walczysz na innej arenie? Uważaj, co mówisz, Mora. Opuściłbym to miejsce dawno temu, gdybym mógł. Więc jak mogę ci pomóc w odzyskaniu honoru? Podobno jakiś przeklęty drań najechał jedną z naszych kopalni. Najemnik odszczepieniec imieniem Iwan. Śmierć zdrajcą. Dajmy Iwanowi to, na co zasługuje. Pokonałeś mnie w honorowej walce. Będziemy walczyć ramię w ramię. Zbuntowany najemnik Iwan przebywa gdzieś na północ od Geldern. Chodź ze mną. Pokażę cię. Dobra, no nie spodziewałam się, że od razu pójdziemy, ale niech będzie. W sumie okej. I tak właśnie myślałam o tym, żeby dzisiaj tam się udać. Ale robisz z... Jezu! Jakie z wody robi. Dobra, z dala od Nemroka, bo on mnie chyba zagada, a ja na razie nie chcę od niego zadania. Bo on jak do mnie zagada, to mi da zadań 30 na raz. Skarbiec w ogóle pootwierany.
To komicznie trochę wygląda, że te drzwi się nie pozamykały. W sumie przypomniało mi się, że tutaj droga nie jest ani trochę oczyszczona, bo mnie tutaj nie było wcześniej. Sam się otworzył. Ja chyba nie wyłączyłam tego SI, prawda? Tak jest. Proszę to wyłączyć, bo będziemy umierać. Już nie wstaniesz. Ale masz fajny tekścik, nie słyszałam go jeszcze. Widzę, że musisz iść do swojego checkpointa. No dobra. Dobra, już po sprawie. No, kurde, przeklikałam przecież. Dobra. Możemy biec dalej w takim razie. To będzie w sumie coś w stylu obozowiska bandytów. Bo to w sumie są bandyci. O, tam jakaś ładna roślinka jest też do zebrania dla mnie. Tam strzela łucznik. Dobra, pójdę mu, pomogę. Dobra robota! Dobra walka. Dobra, po wszystkim będziemy zbierać graty dopiero. Już niedużo zostało. Tylko poczekaj, chłopcze. Dobra, ten się chyba bije z Iwanem. Dobra. O kurde, ale żeśmy go ścieli. Dobra, jeszcze trochę. Dobra. To wszystko. Na to wygląda. Co za zamieszanie. Iwan nie żyje. Dobrze. Będę dalej walczyć na arenie i czekać na kolejną okazję. Siła i honor, Mora. Żegnaj. Lepiej daj mi spokój. Okej, fajnie. Dla mnie to jest trochę śmieszne, że wiecie, idziemy z kimś i oni nagle potem mówią, no daj mi spokój w ogóle, odczep się ode mnie. Fajnie, że przed chwilą mówił, że no, Mora, jesteś spoko, walczyliśmy ramię w ramię, w ogóle wszystko, a potem nagle spadaj. Jakie to jest trochę takie głupie. Takie trochę nierealistyczne. Jeszcze rozumiem ten tekst, jak na przykład postać mówi w Gotiku, muszę sobie zrobić przerwę, czy coś w tym stylu, bo to nabiera wtedy trochę więcej sensu. Ja zebrałam z ciebie rzeczy, bo ci tak poskładał jak scyzoryk, no chyba zebrałam. Dobra, tu zebrane. Tu jest roślinka, więc też ją podejmę od razu. Tu też roślinka, tutaj tak, tak i tak i tak. I chyba mamy wszystko stąd, jak stoimy ze złotem. No... Na upartego to by mi się udało te 50 tysięcy uzbierać nawet i dzisiaj. A dlaczego na upartego? No bo jakbyśmy sprzedali ten cały szajs plus zrobili miecze i sprzedali, no to też byłoby nieźle. Mam kamienną, to sobie weźmiemy. I do Galdarn lecimy. Jestem ciekawa, ile potrzebuje prastarej, żeby założyć koronę Adanosa w przyszłości.
Może ktoś z was się orientuje. Bo jak coś, to będziemy w prastarą wydawać jakiś nadmiar punktów, żeby ją założyć. Przynajmniej na jakiś czas. Nieźle, nieźle. Dobrze sobie radzisz, Mora. Ale nie zapominaj, że Kulak wciąż jest mistrzem. Pamiętam. Kto jest twoim najlepszym wojownikiem? Kulak to niepokonany mistrz Gelder, Mora. Chcę walczyć z Kulakiem. Bardzo proszę, ale ostrzegałem cię. Ruszaj na arenę. Dobra, już ruszam. A czego ty mnie możesz nauczyć? Lepiej walczyć toporem, to na razie nie chcę. Szczególnie, że nie mam siły tyle. A nie, jednak mam. No, ale potrzebujemy punkty na coś kompletnie innego. Dobra, zrobimy opcje alternatywne. F5 i lecimy na tego Kulaka. Teraz możesz pokazać, co jesteś warta, Mora. Nie daj się. Dobra. Okej. Zapomniałam, że mogę też z tego korzystać. Jeżeli mam być szczera. Po prostu zapomniałam, że jest takie coś jak dźgnięcie. Jak się ma tarczę, to naprawdę fajnie wychodzi. No dawaj, Kulak, nie mam całego dnia. Jeszcze parę zadań bym chciała zrobić dzisiaj. Jak stoimy z punktami doświadczenia? O, moja głowa. No, nawet nieźle. No dobra, Mora. Jesteś lepszym wojownikiem ode mnie. Zadowolony? No to idź sobie. Nie chcemy tu awantur, jasne? Ciekawi mnie bardzo, dlaczego się nazywa Kulak. Chyba od tego, że jego język kuleje. Jesteś cholernie dobrym wojownikiem. A może chcesz dla mnie pracować? Mam dla ciebie pracować? Załatwiłbym to sam, ale to dość delikatna sprawa. Mirzo, ta napuszona parodia asasyna, od wielu dni śmieje mi się w oczy. Za każdym razem, kiedy odbiera dużą dostawę, wywala śmieci tuż obok mojej areny. Robi to tylko po to, żeby mnie rozzłościć. Chętnie dałbym mu małą nauczkę. Parodia asasyna. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Sądziłem, że wy, orkowie, jesteście władcami miasta. Od kiedy weszliśmy w układ z pustynnym ludem, wszystko się pozmieniało. Nie mogę tak po prostu zaatakować tego asasyna. Ale ty jesteś Morą. Z tobą to co innego. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy dojdzie. Zajmę się. Dobrze. Tylko go nie zabijaj, albo znajdziesz się w bardzo poważnych tarapatach. Dobra, dziękuwa. Spokojnie, nie martw się. Nic mu złego nie zrobię. Oj, Mirzo. Uderzę cię teraz kilka razy w twarz na chwałę Agenaka. Odważna z ciebie bestia. Dobra, pokaż na co cię stać. Nie jesteś dla mnie żadna. Serio? Walka! Mirzo, weź mnie, nie dobijaj, chłopie. Dawaj ten nożyk. Mirzo. Bagienne ział. O, to też ma do Gelden teleporter. Dobra, no. Co tam, pani niewolnik? Widzę, że mamy poziom. Ja nie zwróciłam na to wcześniej uwagi. Więc myślę, że możemy na spokojnie udać się też do Laresa. Tak, do Laresa się czegoś nauczyć. Następną walkę wygram. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Okej, czyli nic nie powiesz. No dobra, trudno. Nie oczekiwałam w sumie. Chyba nie chcę tego. Mirzo sam się o to prosił. Zdumiewające. Nigdy bym cię o to nie podejrzewał, Mora. Słono za to zapłacę. 500 sztuk złota, dziękuję serdecznie. Dobra, jak my stoimy z zadaniami w Geldern? Mamy coś zalegające? Powiedz orkom o opuszczonej kopalni. No nie chcę na razie tego robić, bo od Nemroka dostanę wysyp. Jeśli on będzie. Ale tak, możemy zrobić miecze półtoraręczne. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Szerokich chyba też mogę narobić i posprzedawać, ale półtoraki to jest to, co potrzebuję. Teraz robimy handel i idziemy wykupić artefakt.
A to już nie będzie ze mną handlował, no tak? Kto tu handluje? Ten mag handlował. A jak nie, no to ktoś inny. W ogóle, czy kamyczek jestem w stanie podnieść? Na przykład... Boże, Bezi, co ty robisz? Chłopie. Podniosę, czy za ciężkie? To dla mnie za ciężkie. Za ciężkie, dobra. Ale tu jest szaman. Ty handlujesz, co nie? Ile masz złota? 13 tysięcy. O mój Boże. Dobra, to może szerokie miecze ci najpierw sprzedam. Więc to daj to całe złoto. No i na tym byśmy zakończyli tę sprawę. Dobra, kto tutaj jeszcze handluje? Ten mag chyba tutaj też mógł handlować, nie? Marius. O. Najemnik Iwan nie żyje. Znalazłem go na północy z całym gangiem bandytów. I pomyśleć, że planowałem z nim rebelię. Chwała Inosowi, że zmieniłem zdanie. Założę się, że ta świnia sprzedałaby nas za mieszek drobniaków. Proszę, weź kilka mikstur. Po takim szoku mnie też przyda się łyczek. Nie, ty tylko uczysz. To kto jeszcze, z kim mogę handlować w tym miejscu? Chyba z nikim. Dobra, lecimy do kolejnego miasta, na przykład do Trellis. Może nie. Do Montery pójdziemy. Nic wielkiego się raczej. Albo wiem, gdzie pójdziemy. Pójdziemy do Redok. Bo tam w Redok sprzedawałam te zbroje, nie? Przynajmniej jedną. I tam wpakowałam sporo kasy w tym miejscu. Chodź tu. No i ty to masz hajsik. No dobra, trochę przesadziłam chyba jednak. Dobra, moja strata, handluj. 57 tysięcy, no i pięknie. I na razie myślę, że zostaniemy przy tym, tak jak mamy. I lecimy do Laresa się nauczyć. Tam było za 5 tysięcy, ale najpierw pójdziemy do Trellis po artefakt Adanosa. Ten ogr będzie tak tutaj leżał cały czas. No i będzie Luxia. F5. Wiem, co myślisz. Oto twoje 50 tysięcy. Kto by pomyślał? Daj mi je szybko, zanim ktoś ci je odbierze. Co z boskim artefaktem? Od razu do rzeczy, co? Dobra, masz go. Tylko nie mów nikomu, że ci go dałem. Nie będę. Bo sprawy przybiorą dla ciebie bardzo niekorzystny obrót. Wiesz co, chyba nie tylko dla mnie. Karmi. Boski artefakt z Trellis. Pokaż mi ten amulet. Amulet Adanosa. Ochrona przed lodem, energią i ogniem. W ogóle nie powinno. No powiem tak, to jest bardzo dobry amulet. Ale na aktualną chwilę chyba mnie nie satysfakcjonuje, żeby go nosić. Z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie nie spotkałam na razie żadnych magów, którzy by władali właśnie tymi czarami. Nie bijemy się na razie w taki sposób, więc nie będę go zakładać. Życia nam się 20 przyda, bo mamy go trochę jednak za mało. Tak to już jest. I teraz tak, idziemy do Geldern się nauczyć. Wtedy wybór jest jasny. I będziemy ogarniać inne sprawy już chyba w kolejnym odcinku. Ewentualnie jeszcze zrobimy jedno króciutkie bardzo zadanie. Ale tak bardzo króciutkie. Gdzie jest Lares? Tu jesteś. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Nie jesteś. Dwa punkty. Raz, dwa. Naucz mnie, jak otwierać niemożliwe do otwarcia zamki. Te zamki mają podwójne i potrójne zabezpieczenia. Musisz bardzo ostrożnie znaleźć wytrychem właściwe miejsce w zamku. Potem możesz go otworzyć gwałtownym szarpnięciem. Ale uważaj, to trudniejsze niż ci się wydaje. Dobra, no i o to mi chodziło. Mamy nawet jeszcze jakieś punkty nauki, ale chwilowo bym chciała nadrobić jeszcze te skrzynki. Jaskinia z goblinami przy Trellis był arcytrudny i gota.
To najpierw do Goty pojedziemy. Tak, pojedziemy. Jasne. Już jadę. Naprawdę. O, proszę bardzo, już mamy tutaj buntowników. Świetnie. Mam tylko nadzieję, że nikt się do mnie nie przypierdzieli za tą skrzynkę tam na górze. Bo będzie nieprzyjemnie. Wow, 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 dobra. Bo za mocno sobie puknęłam. Wygląda na to, że nie, bo tutaj ludzi za bardzo nie ma. Mamy metalowy kuferek. A w środku sztaba magicznej rudy, no nic wielkiego, chociaż trochę złota wpadło. I druga skrzynka jest przy Trellis. I teraz tak, czy nie lepiej będzie tam iść z Montery? Z Montery będzie chyba szybciej, czy z Trellis będzie szybciej? Jak myślicie? Chyba z Montery. Takie mam w sumie spostrzeżenie jak na teraz i chodźmy tędy. No i świetnie, mamy odcinek ogarnięty. Jestem teraz naprawdę zadowolona, muszę przyznać. Jezu, miałam powiedzieć, że ogry widzę, a to tylko tutaj buntownicy. Otis. Nie zawracaj mi głowy. Dobra, nie będę ci zawracać głowy. Ja dobrze idę, prawda? Powiedzcie mi, że dobrze idę. Zaczynam mieć wątpliwości, czy nie było jednak szybciej z Trellis. Ale raczej jest podobna droga. Co mnie atakuje? Dzik się zrespił. Tak jest. No wiesz co, że ci nie wstyd. Dobra, w sumie jestem zadowolona z tego, jak dzisiaj nam poszło. Mamy amulet Adanosa, bo udało nam się go wykupić. Co prawda 50 tysięcy to jest dużo, ale sami widzieliście, ile można na tych półtorakach zarobić. Też całkiem sporo. Dobra, jesteśmy już tak naprawdę na miejscu, praktycznie. W ogóle, kto by pomyślał, że w takiej randomowej, małej jaskince będzie, kurde, skrzynia zamknięta na arcytrudny zamek. Ale powiem wam też, że jak nie wyszedł mi ten odcinek ostatni, musiałam go nagrać na nowo, to wiecie, ja postanowiłam zrobić coś innego niż wcześniej, żeby nie powtarzać tego, żeby to miało jakieś ręce i nogi. To byłam jeszcze bardziej zdziwiona, że arcytrudny zamek jest w tej jaskini, gdzie są bandyci właśnie między Monterą a Cape Dan. Też się nie spodziewałam, że tam będzie arcytrudny zamek. Kompletnie. Teraz jest jeden minus, bo ja w ogóle kiedyś, jak grałam, to byłam pewna, że arcytrudne zamki będą oznaczone coś w stylu, że solidny metalowy kufer, bo są takie skrzynie, już nawet jedną chyba widzieliśmy w Trellis. A tu się okazało jednak, że nie. Że to nie musi być wcale tak poznaczane, tylko może być jako zwykły metalowy kufer. Kurde, no na razie widzę, że lucik taki troszeczkę słaby, ale może nie przesadzajmy też. Nie przesadzajmy. Dobra, stoimy z czasem naprawdę bardzo fajnie, w sam raz, żeby skończyć dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. I myślę, że w kolejnym odcinku wykonamy parę zadań tutaj związanych z kradzieżą. Mamy takie amulety do ukradnięcia. Tam jest na górze osoba, która nas może nauczyć ochrony przed truciznami. Na dole chyba przed chorobami albo na odwrót. I wypadałoby na to pozbierać punkty. Chociaż mi się jakoś bardzo nie spieszy. Prędzej do tych trucizn bym wolała. Bo tak jak już mówiłam chyba, będę chciała iść po Geldern do Nemory, a z Nemory później iść do Warantu. To Silden myślałam, żeby sobie zostawić, jak będziemy chcieli iść w okolice Nordmaru, czyli zrobić Silden, potem zrobić Faring i później iść do Nordmaru tak, jak żeśmy szli.
tak żeby sobie to troszeczkę pooddzielać, bo w Silden jest parę zadań, które są przy przełęczy do Nardmaru, więc żebyśmy tak mieli taką spójność. No a na Gelden mi zależało, żeby się nauczyć głównie tutaj zadań umiejętności od Laresa. Plus no jest tutaj troszeczkę też do roboty, można było właśnie zarobić sporo pieniędzy. I jeszcze można, bo to nie jest oczywiście wszystko. Plus Xabdas nam też mówił, żebyśmy porozmawiali tutaj z tym głównym szamanem, do którego niestety musimy się dostać poprzez zdobywanie reputacji. Dobra, nie przedłużam, bo się znowu rozgadałam. Trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!